Weźmy sobie zestaw danych. W tabeli przedstawiono długości życia kobiet oraz mężczyzn w wybranych krajach. Chcemy te dane zaprezentować na diagramie słupkowym. Oczywiście najpierw rysujemy oś poziomą i pionową, podpisujemy osie, w tym wypadku długość życia oraz nazwa państwa. Następnie wybieramy jednostkę, tutaj jest to liczba 5. Kolejny etap rysunku to przedstawienie legendy. Na czerwono zaznaczać będziemy długość życia kobiet. Na żółto natomiast długość życia mężczyzn. I proszę bardzo, pierwsze państwo, czyli Szwecja. Mamy do zaznaczenia liczbę 83. Szukamy wartości 80, tak jak tutaj pokazano. Następnie określamy długość słupka równą 83. Od 80 do jeszcze jednej kratki byłoby 85, jako że 3 to ponad połowa kratki, tak też zaznaczamy dokładnie na rysunku. Czyli 80 i 2 trzecie kratki. Postępując w podobny sposób zaznaczamy wartość 78, czyli 75 plus 3 lata, tym samym 75 i 2 trzecie kratki, czyli troszeczkę ponad połowę. Kolejne państwo to Japonia. Tutaj mamy wartość 90 dla kobiet, tym samym potrafimy określić bez żadnego przybliżania dokładną długość słupka. Proszę bardzo, dokładnie właśnie tak. Dla mężczyzn mamy 79 lat, czyli 75 i 4 piąte kratki, a więc niespełna cała kratka. Należy 1/5 długości kratki oczywiście odjąć. Kolejne państwo to Polska. I tutaj mamy 78 lat dla kobiet, czyli 75 plus 2 trzecie kratki, tak jak w poprzednich przykładach. Dla mężczyzn mamy 72 lata, a zatem określamy położenie liczby 70. I teraz od 70 jeszcze mniej niż połowa kratki, ponieważ połowa kratki oznacza dokładnie 2,5 roku, czyli troszeczkę mniej niż połowa. Kolejne państwo to Rosja. Tutaj mamy niespełna 75 lat dla kobiet, czyli 70 lat i 4/5 kratki. Natomiast dla mężczyzn mamy 61 lat, tym samym zaznaczamy liczbę 60 i posiłkując się tym zaznaczeniem możemy przejść z łatwością do określenia liczby 61. No właśnie, to jest 60 lat plus 1/5 długości kratki. Tym samym zaznaczyliśmy wszystkie dane na diagramie słupkowym.